symbolizm, prostota techniki, bez przeszarżowania estetycznego i głębia gdyby jeszcze przekazu. To wszystko w moim przekonaniu awansuje pana Pawła, naszego bohatera dzisiejszego wieczoru, do rangi. No, jest to godny spadkobierca tych wielkich artystów. Teraz się kończy wernisaż wystawy Poster por Brudno, czyli plakatów z lat 2000-2014, które były specjalnie dedykowane osiedlu Brudno. To w formie autorskiej moich plakatów, czy po prostu w formie zapowiedzi imprez kulturalnych. Jak siadam przed komputer, to generalnie w zależności, ale to już trwa około 15 minut do 60 do godziny. Natomiast sam proces analizy, przemyślenia, wyciągania wniosków, czy w ogóle jakby poszukania samego pomysłu, trwa od jednego dnia, nawet do tygodnia lub dwóch. Współpracowałem z Pawłem przy wszystkich tych plakatach. Rzucałem mu temat, jaki to będzie przegląd, czego będzie dotyczył, i on te plakaty po prostu przygotowywał. Drobne uwagi, które miałem, to nie wpłynęły na wyjdą. To są jego autorskie prace, które wynikają z jego przeżywania filmu, ale i z faktu chyba, że jest też mieszkańcem Brudna, bo wiele jego działań filmowych to są działania zlokalizowane wśród bloków na Brudnie.